czwartek dość długo myślałem, co by dla was nagrać i w końcu wpadłem na pomysł. Pojedziemy na najtańszą strefę VIP w Polsce. Od razu zacząłem szukać drużyny, która oferuje najtańsze bilety i w ten sposób znalazłem się w najbardziej depresyjnym mieście w Polsce. No bo niestety lub stety Łódź kojarzy mi się tylko z memami. Właśnie dojechałem do Łodzi i dzisiaj sprawdzimy najtańszego VIP-a w Polsce. Zapłaciłem za niego 100 zł. Podobno w cenie jest jedzenie, więc zobaczymy jak to z tym jest, czy to jedzenie jest w ogóle dobre. No i ogółem pokażę wam jak wygląda loża VIP na meczu Ekstraklasy, więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do filmu. Zanim wam pokażę co działo się na meczu i pokażę wam strefę VIP, to muszę was wprowadzić w sytuację, która działa się na stadionie. No bo LKS to na ten moment najgorsza drużyna w lidze, w 15 meczach zdobyli tylko 8 punktów, więc jak się możecie domyślać, sytuacja jest lekko mówiąc napięta. A jeżeli ty chcesz mieć szansę wygrać, to zapraszam do sponsora mojego kanału, bookmachera Betfan, który dla nowych graczy przygotował specjalną ofertę. No a warunki są bardzo proste. Wystarczy, że postawisz swój pierwszy zakład na dowolny mecz nadchodzącej kolejki Ligi Mistrzów za dokładnie 3 dyszki, przy minimalnym kursie wynoszącym 2. Jeżeli podczas tej kolejki padnie chociaż jedna czerwona kartka, otrzymujecie aż 200 zł we freebecie, nawet jeżeli wasz kupon okaże się być przegranym. Pamiętajcie, że oferta obowiązuje tylko dla osób pełnoletnich, linka zostanie wam w opisie, a teraz przejdźmy już do VIP-ów. Pierwszym plusem strefy VIP były miejsca, no bo siedziałem niemalże na boisku. Zawodnicy wychodząc z tunelu byli dosłownie metr ode mnie i mogliśmy zaczynać już ten spektakl. Karolacja. I pas z tym, że nie ma w ogóle kibiców gości. Będzie duży minus, jeżeli chodzi o to spotkanie. Zaraz będziemy zobaczyć na tą stronę VIP, co tam się dzieje. No tutaj jest w miarę głośno, akustyka tego stadionu jest naprawdę mega dobra. Jest mega zimno dzisiaj, minus 1 stopień w Łodzi, więc myślę, że dlatego ta frekwencja jest mega słaba. I 5 minut później padła pierwsza bramka. Do Miedziowi lepiej rozpoczynają to spotkanie, ruszają do ataku i w 9 minucie prowadzą 1-0. A po niej... No, kibice jadą dosyć mocno tutaj ze swoimi zawodnikami, ale UKS no, ostatnio swoimi wynikami nie przyciąga tłumów na trybuny. No. Ogromnym plusem tej strefy VIP jest to, że na mecz można popatrzeć sobie przez szybę. I wiem, że to dosyć dziwnie brzmi, ale gdy jest tak zimno na dworze jak teraz, no to jest to naprawdę spory plus. A w międzyczasie po jakichś 20 minutach puszczono kibiców gości. Kibice dzisiaj, no, jest ich mało, ale dałem miarę rady, ale to, tak jak wam mówiłem wcześniej, akustyka tego stadionu jest naprawdę fajna. A co do VIP-ów przejdziemy później, tam zrobię się trochę więcej miejsca i pokażę wam mniej więcej jak to wygląda i czy się opłaca, czy się nie opłaca. No ale po mojej minie możecie wywnioskować, czy ja jestem zadowolony. Juan Mata. Halo Rocky! Do przerwy mieliśmy wynik 1-0 i pomyślałem, że będzie to dobry moment, aby pokręcić się po strefie VIP. No ale jak widzicie, no nie był to dobry moment. Czajcie, że za to spaghetti zapłaciłem 20 zł. Teraz możecie sobie zobaczyć, ile kosztują przekąski na strefie VIP i tak dalej. No a jak już skończyłem jeść spaghetti i wróciłem na trybuny, no to zobaczyłem to. Z rzutu wolnego Bułecy. Jeszcze raz Bułeca i jest 2-0! Aleks Ławniczak na raty, ale pokonuje Aleksandra Bobka. No bo zupełnie mam powiedzieć, że mam 53 minutę, jest 2-0 i ja nie wiem, czy UKS uda chociaż jeden strzał celny. To jest niepojęte. Fakt faktem, że fajne jest na tych VIP-ach, że siedzi się no, niemalże na boisku, ale wolałbym być na innym meczu. Po tym strzale mam flashbacki z B-klasy. Po bramce na 2-0, która padła niemal od razu po gwizdku zaczynającym drugą połowę, Zagłębie kontrolowało spotkanie i stwarzało szanse, chociaż miałem wrażenie, że ten mecz został przez nich dosłownie przespacerowany. Mam wrażenie, że brakowało tam tempa, ale zmieniło się to po 70 minucie, kiedy LKS trochę częściej atakował i bardziej się otworzył, ale wszystko pod kontrolą miała drużyna gości i tyle o meczu. Teraz przejdziemy do strefy VIP, o ile tak w ogóle można ją nazwać. Powiem wam widzowie, że zapłaciłem za to 150 zł. Jedyne co mam tutaj to herbatka, za którą muszę zapłacić, spaghetti, które jadłem wcześniej, też muszę za nie zapłacić, bo nie da się tutaj nawet dopłacić do tego golda, czyli żeby mieć catering. Więc w sumie jedyną korzyścią jest to, że nie stoi się w takich długich kolejkach, że wchodząc na stadion nie ma kolejki i tutaj, że teraz sobie mogę usiąść tak o przy stoliczku i sobie elegancko wypić herbatę.
Mecz jest mega średni, żeby nie powiedzieć słaby. Tutaj za mną jest meczyk, jak widzicie. I co? Tak wygląda najtańszy VIP w Ekstraklasie. No 150 zł, nie macie nic, za wszystko trzeba płacić. Chciałem nawet dopłacić tego golda tam na dole. Mówiłem, że chętnie bym sobie wziął ten catering, ale się nie da. Co jest, myślę, no, dziwne trochę. Mamy 75 minutę meczu, jest 2-0, no i nie zapowiada się, żeby miało być lepiej. Co, piję herbatkę i idę zobaczyć końcówkę chociaż tego meczu. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś bramkę zobaczę, ale czy poszedłem na VIP-a jeszcze raz tutaj za te pieniądze? Raczej nie, bo no nie ma, nic nie daje tak naprawdę. Pięknym obrazkiem podsumowującym już chyba grę UKS-u było to, że przegrywając 2-0 podawali sobie między sobą piłkę, jakby to oni wygrywali 2-0. Szczerze mówiąc, no, na B-klasie widziałem większe zaangażowanie niż w tym meczu. A tak chyba nie powinno być. No, szansa dla UKS-u. Koniec. I z końcowym gwizdkiem sędziego zaczęła się już jazda z zawodnikami UKS-u. Zawodnicy zawsze poszli tłumaczyć się kibicom i takie sytuacje zawsze mnie bawią, bo ci zawodnicy w 90% nawet nie rozumieją, co ci kibice do nich mówią, bo większość z nich jest z innego kraju. To jest kolejny czysza! To jest kolejny bezsędu! Jadą dość mocno. A tutaj mamy wywiad. Nigdy tego nie zrozumiem. Już tak słowem podsumowania, no lepiej kupić sobie miejsce po drugiej stronie, które jest 3 razy tańsze, no bo ta strefa, jak widzieliście, no nic nie daje poza tym, że omija się kolejki. No i można sobie popatrzeć na mecz przez szybę. Ale poza tym nie ma żadnej różnicy. Pamiętajcie, że to tylko moja opinia. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Bo pierdoli mnie z tym światem, no nie chcę się wyłączyć, a jadę właśnie, już wracam. O, teraz widzicie mniej więcej. Wracam i jest tragedia, bo świeci mi cały czas, już 100 km, masakra! Nastroje jest go inne.